Dziecko, na którego aborcję, czyli zabicie, nie zgodził się profesor Bogdan Hazan, pochodziło z in vitro. O fakcie poinformowała matka poczętego dziecka w wywiadzie, który udzieliła tygodnikowi Wprost. Cały czas trwa nagonka na dyrektora warszawskiego Szpitala Świętej Rodziny, wybitnego lekarza i obrońcę życia profesora Bogdana Hazana, który skorzystał z klauzuli sumienia i odmówił pacjentce zabicia dziecka poczętego. Profesor Hazan, jak podał tygodnik Wprost, powołując się na konflikt sumienia, odmówił zabicia dziecka poczętego u kobiety w 25. tygodniu ciąży, która miała diagnozę, że dziecko z powodu licznych wad umrze zaraz po narodzeniu. Profesor Hazan nie wskazał kobiecie innego szpitala, w którym mogłaby dokonać zabójstwa własnego dziecka, ale zaoferował opiekę podczas ciąży, porodu i po porodzie oraz poinformował o możliwości skorzystania z hospicjum dla dzieci. Matka dziecka w wywiadzie dla Wprostu poinformowała, że dziecko zostało poczęte metodą in vitro. Metoda sztucznego zapłodnienia in vitro jest niegodziwa. Kościół jej nie popiera, mówi Jacek Kotula, szef Stowarzyszenia Kontra In Vitro. Poza tym, jak dodaje obrońca życia, dzieci, które urodzą się przez in vitro, zazwyczaj mają poważne problemy zdrowotne. Jak mówią naukowcy i badania statystyczne, 95% dzieci powstałych w wyniku in vitro ginie. Jakiś odium na tej całej sprawie związanej z profesorem Hazanem i z tym dzieckiem, które chce matka abortować, też spada na rząd, na ministra zdrowia, który dofinansowuje in vitro. Ta matka być może w klinice in vitro miała dofinansowanie. Dofinansowało nasze państwo, czyli my, do tego, żeby powstało to dziecko, które to dziecko okazuje się, że ma poważne wady, że chce matka aż pozbyć się tego dziecka. Dlatego polecana jest ta inicjatywa, która polega na tym właśnie, żeby zakazać całkowicie produkcji dzieci in vitro, ponieważ in vitro to jest ukryta aborcja. Dzieci nie dość, że mają wady w ogromnej większości, się rodzą z nierowagą, później po prostu są ogromne problemy zdrowotne i dla dziecka i dla matki.